Paweł, otrząsnąłeś się już po tych wszystkich komplementach po meczu wiosny, czy nie zwracałeś za bardzo uwagi na opinię fachowców, ekspertów, którzy chwalili cię bardzo za ten występ? Nie, staram się tym sobie głowy nie zawracać. Na pewno cieszę się z udanego spotkania, ale tak jak podkreślałem wcześniej, najważniejsze jest zwycięstwo i zdobycie 3 punktów. Ja myślę też, że no możesz na razie się czuć wygranym okresu przygotowawczego, bo wskoczyłeś do podstawowego składu. Rozumiem, że cel jest taki, żeby utrzymać to miejsce na stałe. Każdy z nas sobie zdawał, jaka jest duża rywalizacja w okresie przygotowawczym. Także cieszę się, że w pierwszym spotkaniu trener postawił na mnie. Natomiast rywalizacja jest przez cały okres, także do końca sezonu na pewno każdy z nas będzie walczył o podstawowe miejsce w składzie. Drugi mecz, mecz wyjazdowy. Wartość drużyny, ten wynik z inauguracji wiosny. Z pewnością trzeba potwierdzić w niecieczy, że ta dobra gra z Jagiellonią to nie był przypadek. A też gracie z zespołem z czołówki, podrażnionym po porażce 0-3 w Poznaniu. Dokładnie, Termalika przegrała swoje pierwsze spotkanie, natomiast myślę, że nie mam w ogóle co na to patrzeć, bo mecz meczowi nie jest równy. Każdy mecz rządzi się swoimi prawami, także jedziemy do Termaliki po to, żeby zdobyć 3 punkty. Jest to wyjazd, też można powiedzieć, w twoje lekko rodzinne strony. Z pewnością, jak mecz się odbywa na terenie Małopolski, to wiem, że rodzice przychodzą na spotkania. 4. raz w tym sezonie, licząc Puchar Polski, pojedziemy w te strony. Jakie masz wspomnienia na razie ze swojego rodzinnego regionu? No i czy rodzice przynoszą ci szczęście, jak są na trybunach? Dokładnie. Każdy mecz, gdzie znajduje się w pobliżu, nawet i nie w pobliżu, bo patrząc na Gdańsk, to jest drugi koniec Polski. Także rodzice wspierają mnie jak tylko mogą. Bardzo im za to dziękuję. Oczywiście na meczu z Termaliką też się pojawią i zazwyczaj przynoszą szczęście, także mam nadzieję, że w piątek też tak będzie. To jeszcze spytam o to, jak szatnia cię przyjęła po tym meczu, bo wiem, że bywa tak, że jak ktoś rzeczywiście zagra bardzo dobrze, to plecy go później bolą od poklepywania. Było tak rzeczywiście też po tej Jagiellonii? Można tak powiedzieć, natomiast cieszę się, że u chłopaków mam wsparcie, przede wszystkim u starszych zawodników, także to jest bardzo miłe i cieszę się, że zawsze mogę na nich liczyć.